Witajcie potępione dużej jamie z Nedwet i witam was w kolejnym odcinku Dark Siders. O tak. A, i tak będziemy się mierzyć z kolejnym tutaj kretynem tutaj. Jakoś inaczej są te rozplanowane te lustra. I tak od razu na wstępie powiem, że ta walka będzie w przyspieszonym tempie. Dam jakąś muzyczkę w tle, żeby po prostu nie zanudzać was tutaj. No powtórką z rozrywki, krótko mówiąc. Także widzimy się, no wy będziecie widzieć tą walkę w przyspieszonym tempie, także usłyszymy się, jak już skończę. Lecimy! We'll be right back.
Witajcie ludziska, jak sami pewnie zdążycie zauważyć na filmiku w... walka była dosyć inna niż poprzednie. Nie mieliśmy lustra w ogóle w podwodzie, miałem tylko lustra tutaj na ścianie. Także to było no dosyć poważne utrudnienie, jak dla mnie. O, jeszcze te... jeszcze umarłem po drodze chyba raz tylko, tak? Tylko raz, na szczęście. Ale było ciężko, nie powiem. Da się to uruchomić? Nie. Dobra, ale... w takim układzie to nie będzie nam potrzebne, co zabiorę. No, przyspieszenie będzie dosyć duże i długie. Także nie wiem i... chyba dojdę do Raziela z tym światłem i zakończę odcinek. A takie info... a propos mojego kanału, seria Darksiders będzie moją ostatnią serią na kanale. No, no cóż, no co wam powiedzieć ludziska, jestem od ponad roku na YouTubie i no nie wybiłem się, no co tu krótko mówiąc, myślałem, że pójdzie mi lepiej. Będę miał więcej subskrypcji, więcej widzów, więcej wszystkiego w ogóle na kanale, a tu no okazuje się, że niestety no nie udało się. Mówi się trudno, także kanał na razie, no zawieszę, że tak powiem. Oczywiście filmiki wszystkie będą moje dostępne. Będziecie mogli sobie oglądać i jeśli komuś się zachce, to... może i zasubskrybuję, jak mnie nie będzie. Także nigdy nic nie wiadomo, no... zobaczymy, jak to się potoczy dalej, jak mnie nie będzie na YouTubie. Może coś tam będę jeszcze nagrywał, ale to tak tylko dla siebie. A także no cóż... przez rok czasu tylko niecałe 100 subskrypcji, to nie jest zbyt zbyt miłe. Mówi się trudno, nie wszyscy mogą się wybić na YouTubie. Bywa, nie? O, co ja tu muszę zrobić? Co ja tu muszę zrobić? Co ja tu muszę zrobić? No tu niby na zielono są, że drzwi otwarte. No są otwarte, rzeczywiście. Okej, okay. Światło przeszło. Znaczy promień, to kurwa nie światło, tylko promień. Wow. O, nie trafiłem w szlak, by to. No, musimy poczekać, aż to się wszystko znów obróci. Tutaj będzie... okej. Tu już mamy. Teraz sobie postawimy tutaj. Wow. Nie strzelaj we mnie tym światłem. Teraz tam powinno zniknąć. Tak, dobrze mówię? Te. Niby ta. O! A shit, nie zdążyłem, mówi się trudno. Muszę znowu poczekać, aż się obróci. Tap, 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 tap. Miałem jeszcze parę serii. Znaczy pomysł na parę serii na moim kanale. No, no cóż, no jeśli nie chcecie oglądać mnie, subskrybować, no to co ja poradzę? Nagranie tego filmiku i wrzucenie to nie jest wcale taka łatwa sprawa, jak się ludziom wydaje. A, bo to jednak trochę czasu zajmuje. Tylko że ja tu niepotrzebnie wlazłem. To zabiorę. Bo muszę przejść tędy, bo tędy nie dam rady. Pewnie to, że mam tak mało subskrypcji, to też moja wina, bo ten mój komentarz to taka trochę nieprofesjonalny i w ogóle do dupy i w ogóle. Także no cóż. Nie to, żeby was obwiniał, tylko was, nie? Ludziska, no. Wy tylko oglądacie i oceniacie, tak? Chciałem spróbować swoich sił na YouTubie i tak to wyszło. Bo... zacinka była dziwna. Takie cwaństwo. Dobra, to w takim układzie. A ja mogę się tego uczepić? Nie, nie mogę. No bo tam jest ten artefakt. Ktoś mi dobrze będzie potrzebny. Przydałby się zresztą. Dobra.
teraz zobaczmy, do czego to służy. Nie wiem, czy dolecę. Ja w ogóle gdzie miałem dolecieć? Tu? A to jest skrzynka z życiem, to od razu sobie wezmę. Cierop. A tu jest następne lustro. Wow. Aha, to jest wejście na górę, z tego co widzę. Od razu sobie skorzystamy. Jaj! No naprawdę wojna, nie zaskoczyłeś. Tak, jeszcze poleci nie są strony, co potrzeba, to ci nie wiem, co zrobię. No naprawdę wojna. A, tak to się robi, widzieliście ludziska? Haha! A tu skrzynka z czym? O, z duszami, to też się przyda. Nice. Teraz zobaczmy, co my tu mamy. Nic. A tu mamy ten. Tete. A tam jest jeszcze lustro na górze, zobaczcie ludziska, nie wiem, czy widzicie. Ale sami po tych lustrach. W sumie mogę tak to zrobić, o. Zostawię lustro tam i sobie wskoczę po ten. Po artefakt. A światłem zajmę się zaraz. Zaraz. Widziałem zaraz, nie? Szkoda, że nie dosięgnę stąd. Przydałoby się. Gdybym wpadł z impetem, to by było fajnie. No cóż, mówi się trudno. Jak nie, to nie. Pięknie złapane. Ouu, to jest chyba jeden z tych legendarnych. Najlepszych. Wow. Ale wyskok piękny, proszę państwa. Aha. I teraz mamy tutaj przycisk. Ten przycisk zaraz wykorzystam. Zobaczmy, do czego on służy zresztą. Nie, tak, chciałem. Okej. Aha. Lustro tu. Lustro chyba jeszcze tu trzeba dać. Tak? Nie, po co mi tu lustro? Ciup. O, co ja tu mam? Powalniacz. Tu jest jeszcze jedno lustro, no ludzie. Noki doki. No tak, na pewno muszę otworzyć te drzwi. To się zrobi tak. Tylko nie wiem, czy zdążę tam dojść w takim układzie. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy zdążę na tyle. Dobra. No naprawdę, lustro tutaj nie umieściłem, to znaczy tego portala. A no, ja to jestem zakręcony jak domek ślimaka. Dobra, to i lecimy jeszcze raz pod ten czasospowalniacz. Szkoda, że mieczem nie mogę go aktywnić, to by było fajne. Dobra, włączamy czasospowalniacz, damy tutaj. Tak. Dobra. I powinno być dobrze, pięknie wojna. Żeś się wyrobił normalnie w zakręcie. Synek. Nie przed nosem. Tak lepiej. A to do czego? A, do otwarcia drzwi. No spoko, okej. Także otworzymy sobie, teraz pojedziemy windą w dół. No, zobaczymy, dokąd dotrzemy. Powinniśmy już być przy Gabrielu w sumie. Ile mam nagrania? 23 minuty. Jeszcze plus muszę doliczyć tamto tą walkę z tym golemem. No, czyli no dobrze mówię, jak dotrzemy do Azariela. Boże. Jedno z trudniejszych imion archaniołów, jakie kurna słyszałem. Nie pamiętam wszystkich, od razu ostrzegam.
znam tych bardziej znanych, czyli Gabriela, jak na przykład Archanioła znam. Teraz Azriela, kto tam jeszcze był? Gabriel? Jeszcze jakiegoś pamiętam, tylko Uriel chyba jeszcze był, tak? Tak, chyba Uriel. 7 ich było, tak, 7. Tego jestem pewien na 100%, że było 7 archaniołów śmierci. Znaczy aniołów śmierci, a nie wiem, ale... Gadam głupoty! Długo jeszcze? No. Już się zacząłem martwić, że ta winda nie dojedzie do celu. Yeah! Piękne ujęcie wojny. Buja, siema. Co tam słychać u ciebie, ziom? Aha. Tu już widzę, że trzeba będzie pewnie dać portal. Dokładnie w tym miejscu, pewnie. No jasne, jest. Dobra. I pewnie musimy zejść na sam dół, znając życie. Czego byś chciał? Masz, uwolnię cię. Już ostatecznie. No tak, ostatni ten, to jest ostatni. Łooo, ludzisko udało nam się. Ostatni promień dostarczony do czachy. Azir będzie całkowicie teraz wolny. Dziwne trochę rozwiązanie. A się wyrwał. Finally outlived your usefulness, Azriel. And how do you propose to leave the tower once Straga has been dealt with? Straga and the tower are one. Even if you manage to defeat him, you'll be trapped without me. We need him. Pray the horseman doesn't make it back alive. Okay. Filmik się skończył. Specjalnie nie gadałem, bo poprzednio filmik chciałem właśnie zamienić ten filmik, ale przeszkadzało mi moje audio. To było dla mnie trochę zdziwieniem, bo ten całkowicie się rozjeżdżało mi z tym, z filmikiem. Także dzięki, że oglądaliście. No sorki bardzo, że to ostatnie już filmiki, na których się usłyszymy. Może gdzieś tam w przyszłości, kiedyś, jeśli sam kanał się rozwinie, będzie trochę więcej tych subskrypcji, trochę więcej łapek w górę i wyświetleń. Także no cóż, ostatnia seria Darksiders na moim kanale. Pamiętajcie, żeby łapkować, jak to się mówi, subskrybować. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Nara!